bardzo ważne zwycięstwo, tak jak ty już mówisz. Znaczy już mamy na pewno utrzymanie, trzeba tam zobaczyć się w tabeli, ale na to nawet nie patrzymy. Ważne, że drużyna pokazała pazur, że tak powiem. Brawo za walkę, szacunek naprawdę, bo były dzisiaj ciężkie warunki. Naprawdę chłopaki zostawili zdrowia. Nie wiem, co mogę powiedzieć o meczu, no, mecz walki, biegania. Wiadomo, trochę było nerwowości po tej stracie bramki, no ale udało się strzelić drugą i tyle, nie? Jedziemy do Krakowa we wtorek na fajny mecz i dalej jedziemy, patrzymy przed siebie, nie? Wiadomo, zawsze po stracie bramki jakaś nerwówka przychodzi, ale chłopaki udźwignęli. Zobaczcie, że w każdym meczu, bo też mieliśmy końcówki takie nerwowe, mocne, strzeliśmy bramki, więc ja wierzyłem w to, nie? Że po stracie bramki, że jeszcze strzelimy drugą i tyle, udało się, nie? Tak, zgadza się, no widziałem tam za sobą w pierwszej połowie, że szkoły, trochę dzieci przyjechało. Naprawdę dziękujemy za wspaniały doping, czy to dzieci, czy to na trybunie B, więc jesteście wspaniali, oby tak dalej i tyle, nie? No wiadomo, tak, no my na pewno mamy jakiś tam komfort psychiczny, nie? Że, no ale nie no, tak mówię, no jedziemy na następny mecz i 3 punkty nas tylko interesują, nie? Jedziemy pokazać dobrą piłkę i tyle, nie?